Ambasada Lech. Druga wojna światowa. Straty. Druga wojna światowa. Śledczy w warszawskim ratuszu. Stołeczni radni debatowali o aferze reprywatyzacyjnej w Warszawie. Mimo coraz ostrzejszej krytyki, jaka spadła na prezydent Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz nie ma zamiaru podawać się do dymisji. Orędzie anioła stróża Polski. Bądźcie posłuszni prawu Bożemu. Maryja odniesie kolejne zwycięstwo w Polsce, jeśli wytrwamy przy krzyżu. W ogrodzie Maryi dla dzieci, a w nim o życiu matki Teresy z Kalkuty i pomysł na plecionkę z papieru. Był to przegląd codziennej prasy polskiej. Drodzy Państwo, już za chwilę rozmowy niedokończone. Przed tym spotkaniem pragniemy bardzo gorąco podziękować naszym ofiarodawcom. Dziękujemy za współbudowanie Radia Maryja, telewizji Trwam i tych dzieł, które wyrosły z Radia Maryja. Do grona naszych przyjaciół należą m.in. ofiarodawcy z parafii świętego Stanisława, biskupa i męczennika ze Szczecina. Pani Irena Wiśniewska, Irena Pocholska, Irena Idzińska, Maria Porada, Dorota Jędrych, Małgorzata Szubińska, Małgorzata Sawicka, Bożena Kuśmierek, Janina Szustek, Stanisława Stadrowska, Stanisława Kańkowska, Ewa Jadura, Wiesława Kapińska, Aleksandra Sasitko, Jolanta Stanowska, Halina Kotowska, Alicja Gradowska, Maria Grazda, Irena Iwaszkiewicz oraz Teodozja Nowak. Bardzo gorąco dziękujemy. Jak zawsze wszystkich Państwa prosimy o regularną i systematyczną pomoc. Pomóż i Ty, jeżeli chcesz, by te dzieła istniały nadal. Warszawskie dzieci, pójdziemy.
media, radio, prasa, telewizja, internet mogą być środkami społecznego komunikowania, potężnego tworzenia przestrzeni prawdy i dobra. Pragniemy prawdy, dobra, Ewangelii. Dlatego troszczymy się, by były w ojczyźnie media katolickie i polskie. Nie jest to wszystko proste, ale otaczacie nas modlitwą, życzliwością. Dzięki pomocy rozumiejących tę kwestię ludzi istnieje jedyne katolickie, polskie i światowe Radio Maryja. Rozwija się telewizja Trwam. Istnieje nasz dziennik, uczelnia kształcąca młodych pragnących służyć ludziom w prawdzie i inne dzieła polskie i ewangelizacyjne. Dziękujemy za współtworzenie tego dobra. Równocześnie zwracamy się do wszystkich słuchaczy Radia Maryja i telewidzów telewizji Trwam. Od każdego z was zależy, czy to wszystko będzie istniało. Nie jest to takie pewne. Słuchasz, patrzysz, a czy pomagasz? Jest to bardzo poważna sprawa. Same te dzieła nie będą istniały. Mamy nadzieję, że jeśli słuchasz, to zrozumiesz konieczność odpowiedzialności za te dzieła i będziesz systematycznie pomagał. Numer konta bankowego Radia Maryja. PKO BP SA, drugi oddział Toruń. Numer 69 10 20 50 11 00 00 96 02 00 12 91 30. Powtarzam. PKO BP SA, drugi oddział Toruń. 69 10 20 50 11 00 00 96 02 00 12 91 30. Numer konta Radia Maryja w Banku Pocztowym SA, oddział w Toruniu. 77 13 20 11 20 25 65 11 13 20 00 00 03. Powtarzam numer 77 13 20 11 20 25 65 11 13 20 00 00 03. Drodzy słuchacze Radia Maryja, widzowie telewizji Trwam, zapraszamy na konferencję kardiologiczną współorganizowaną przez Radio Maryja i telewizję Trwam, która odbędzie się w murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu już 24 września. Konferencja ludzi sumienia w sprawie ratowania życia, serc, nóg i mózgu dla zapomnianych. Celem spotkania jest uzmysłowienie, jak istotną wartość dla Polaków stanowi zdrowie, bez względu na status społeczny, wiek czy miejsce zamieszkania. W kontekście zdrowia istotny jest zwłaszcza równy dostęp dla wszystkich do skutecznego leczenia chorób układu krążenia, czyli zawałów serca, udarów, grożącego amputacjami skrajnego niedokrwienia kończyn dolnych czy tętniaków aorty czusznej, które są nadal główną przyczyną zgonu w naszym kraju. Warto zastanowić się wspólnie, co jest konieczne do organizacji takiego modelowego leczenia chorób serca i naczyń, które da szansę na przeżycie wszystkim Polakom. Wśród zaproszonych gości światowej sławy lekarze kardiolodzy, między innymi profesor Stefan Kiersz ze Stanów Zjednoczonych, profesor Paweł Buszman, profesor Piotr Hoffman, profesor Andrzej Bochenek, a także politycy, między innymi Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa, profesor Józefa Hrynkiewicz, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, a także profesor Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz przedstawiciele środowisk pacjentów. 24 dzień miesiąca września. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Zapraszamy. O szczegółach dotyczących możliwości uczestnictwa w konferencji już niebawem będziemy informowali Państwa w Radiu Maryja. Jest 21:30.
Słuchają Państwo Radia Maryja, katolickiego głosu w naszych domach. Profesor Wojciech Polak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Szczęść Boże, Panie Profesorze. Szczęść Boże. Panie Profesorze, jesteśmy tutaj, ponieważ pierwszy dzień września to jest taka data, o której chciałoby się może nie tyle zapomnieć, ale której nigdy nie chciałoby się powtórzyć. To był dzień, który nie był tak spokojny jak dzisiaj. Wszystko było inne niż dzisiaj i mogą to tylko powiedzieć ci, którzy 1 września 1939 roku sami na własnej skórze przeżyli. Panie profesorze, 77. rocznica wybuchu II wojny światowej, napaści Niemiec na Polskę. To jest ta data, która rozpoczyna II wojnę światową. Dzisiaj chcemy mówić o tej wojnie, chcemy mówić o konsekwencjach dla Polski i dla świata II wojny światowej. Także patrząc na tę sytuację, która jest obecnie. Panie profesorze, jak doszło do wybuchu II wojny światowej, do tego, że 1 września Hitler zdecydował się napaść na naszą ojczyznę? Geneza II wojny światowej to jest dosyć skomplikowana sprawa. Może na początek tylko taka krótka refleksja. No, dzisiaj ta wojna już młodemu pokoleniu wydaje się czymś bardzo odległym, dalekim, no tak samo jak odległa i daleka jest historia Solidarności, stanu wojennego. Ja urodziłem się kilkanaście lat po wojnie i to były rzeczy świeże, rzeczy, o których mówiono bez przerwy w radiu, w telewizji. Pisano, mój ojciec każdego 1 września wspominał. Podobno ten 1 września 1939 roku był niezwykle gorący, wręcz upalny. To była taka polska złota jesień typowo, no bo wrzesień mimo, że jeszcze formalnie zaliczany do lata, to już jest taki trochę bardziej cechy jesienne i to był właśnie taki gorący jesienny dzień. No, mówiąc o wybuchu II wojny światowej, nie sposób jest nie powiedzieć paru słów o zakończeniu pierwszej wojny. Pierwsza wojna, traktat wersalski, Niemcy wprawdzie pokonane, upokorzone, można powiedzieć okrojone terytorialnie, ale jednak nie tak za bardzo do końca. W Wersalu mocarstwa kłóciły się. Francuzi chcieli Niemcy jak najbardziej osłabić, żeby już nigdy nie mogły zagrozić Europie. Z kolei Anglicy bali się, że słabe Niemcy to mocna Francja, a im to też było nie na rękę. W rezultacie pozostawiono jednak Niemcom sporo atutów, sporo terytoriów, do których także Polska aspirowała, terytoriów spornych. Później, gdy Niemcy słabe, ogarnięte inflacją, kryzysem, ledwo sobie radziły, darowywano im częściowo, czy odsuwano w odległą przyszłość spłatę reparacji wojennych. No, mało kto wie, że ostatnie reparacje wojenne Niemcy z I wojny światowej Niemcy spłaciły parę lat temu. Tak mocno były one odsunięte, rozłożone w czasie, że stały się właściwie symboliczne. Tak więc Niemcy, mimo tego kryzysu światowego, były w stanie odbudować swoją pozycję. Ten kryzys światowy, który Niemcy dotknął dość mocno na przełomie lat 20. i 30., miał jednak dla historii Niemiec ogromne znaczenie. Pozwolił wysforować się niewielkiej, mało znaczącej na początkowo, a z czasem rosnącej w sile partii nazistowskiej NSDAP z Adolfem Hitlerem na czele. Gdyby nie ten kryzys, gdyby nie bezrobocie i bieda części
Niemców, zwłaszcza robotników, to pewnie Hitler do władzy by nie doszedł. Hitler ogarnięty hasłami rewanżystowskimi przed wojny i co jest najciekawsze, mocarstwa zachodnie ustępują Hitlerowi tak długo, jak mogą. Te różne poszczególne posunięcia Hitlera, prawda? Właściwie zlekceważenie, wypowiedzenie wszystkich ograniczeń traktatu wersalskiego, jeżeli chodzi o zbrojenia. Remilitaryzacja nad Renin, gdzie wkraczają oddziały niemieckie. Potem zajęcie Austrii w 1938 roku. Później ta cała awantura czechosłowacka. Tu mocarstwa idą na rękę w Monachium, prawda, pozwalają Hitlerowi na zajęcie połowy Czech. Wkrótce Hitler idzie za ciosem i 15 marca zajmuje całe Czechy, z których robi protektorat Czech i Moraw, czyli ten traktat z Monachium staje się świstkiem papieru, potem jeszcze zajmuje Poipedę. Właściwie na te wszystkie posunięcia Hitlera nie było jasnej, zdecydowanej odpowiedzi tym, no, zwłaszcza tych dwóch wielkich mocarstw europejskich, Anglii i Francji. Te mocarstwa robiły wszystko, żeby zachować pokój. Można powiedzieć, pokój za wszelką cenę. No, były rzeczywiście mocno doświadczone pierwszą i drugą wojną światową. My sobie nawet dzisiaj czasami nie zdajemy sprawy, jak krwawa była pierwsza wojna światowa, ilu żołnierzy brytyjskich czy francuskich ginęło. Więc oni nie chcieli powrotu do wojny, chcieli tej wojny uniknąć. Premier Chamberlain, wracając z Monachium, na lotnisku wymachiwał kopią traktatu monachijskiego, krzycząc: przywiozłem wam pokój, prawda, na co przywódca opozycji Winston Churchill odpowiedział: przywiozłeś nie pokój, tylko hańbę, a wojny i tak będziemy mieli. No, wszystko się sprawdziło bardzo szybko. Hitler dąży do wojny w sposób zdecydowany i na dodatek w tych swoich kalkulacjach bierze pod uwagę tą niechęć, ten pacyfizm, niechęć do wojny, pacyfizm Hitler i wojna i Francji.